Skrzynecka komentuje zwolnienie z TTBZ w wywiadzie z Mołek. Poruszyła wątek spisku. Katarzyna Skrzynecka, 53 litry, straciła na początku stycznia pracę przy programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak już wspominała na Instagramie, decyzja szefostwa stacji była dla niej sporym zaskoczeniem. Teraz w rozmowie z Magdą Mołek, 47 litrów, poszła o krok dalej i opowiedziała, co dzieje się zazwyczaj w przypadku tego rodzaju formatów telewizyjnych. Katarzyna Skrzynecka znika z anteny Polsatu, takie informacje przekazała fanom gwiazda kilkanaście dni temu. Aktorka została zaproszona do siedziby Polsatu, by usłyszeć, że nowe szefostwo stacji chce odświeżyć formułę show Twoja twarz brzmi znajomo i musi zwolnić kilka osób, by móc zaproponować współpracę innym. Dziś wiemy już, że jurorskie miejsce Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego, 51 litrów, zostało zastąpione jedną osobą, Pawłem Domagałą, 39 litrów. Katarzyna Skrzynecka komentuje zwolnienie z Twoja twarz brzmi znajomo w wywiadzie z Magdą Mołek. Poruszyła wątek spisku. Katarzyna Skrzynecka była gościem ostatniego odcinka w moim stylu u Magdy Mołek. Dziennikarka nie zamierzała owijać w bawełnę i już w pierwszym pytaniu zapytała aktorkę, jak się czuje, kiedy z dnia na dzień traci się pracę. Mnie nie było dane poznać powodów decyzji, ale takie decyzje bywają i zdarzają się w tego typu programach rozrywkowych. Zachęciła widzów stacji, że przesyłali aktorce mnóstwo słów wsparcia. Co więcej, aktorka dodała, że tego rodzaju sytuacja spotkała ją po raz trzeci. Wspomniała między innymi, jak kilka lat temu na tydzień przed startem Tańca z Gwiazdami, szefostwo TVN-u poinformowało ją, że nie będzie już prowadzącą formatu. Wtedy może było mi o tyle smutno czy trudniej, ponieważ byłam w szóstym miesiącu ciąży i to był dla mnie taki moment. Kiedy tamta praca była dla mnie ważna i potrzebna, bo pozwoliłaby mi bez wielkiego wysiłku scenicznego. Będąc już w zaawansowanej ciąży, na pracę w bardzo spokojnym formacie, dodała.